STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Po każdym treningu każdy oddaje swój sprzęt z treningu, zbieramy, idzie do prania i później układamy numerami, tak jak są wszyscy zawodnicy w pokojach i rozdajemy. Układamy i potem dajemy pod drzwi. 23. Dobrze. How do they do that? Pranie! Que pasa, brasileiro? Dobro, vale. Przede wszystkim ci chłopcy nie trafili tutaj przypadkowo, to gdzieś po współpracy z trenerami grup młodzieżowych i poprzez naszą obserwację niejako wyróżnieni trafili tutaj z nami na obóz. To też nie jest tak, że oni dopiero od zgrupowania zaczynają, bo trenowali z nami już wcześniej. Oczywiście głównym celem jest tutaj tak, żeby nie tylko trenować, grać, bo to jest bardzo ważne i najważniejsze, ale również jakby asymilizować się tak w tym środowisku seniorów, żeby to wszystko poznali od tej bliższej strony, żeby odważnie weszli do zespołu, żeby z każdym dniem, z każdym tygodniem, żeby tym chłopakom było tutaj łatwiej, żeby się lepiej w drużynie czuli i to jest taki główny powód, tym oczywiście pozasportowy. Tych utalentowanych zawodników w Jagiellonii jest więcej. Natomiast tu z tych chłopaków każdy ma określony potencjał. Nie ukrywam, że dlatego tutaj z nami są również, bo nie tylko żeby się przyjechali, potrenowali, ale w celu takim przyszłościowym, żeby każdy z nich uważam, że ma szansę zadebiutować w pierwszym zespole Jagiellonii. Druga strona jest taka, że najwięcej od nich zależy i od ich pracy, jaką to wdrożą. Po drodze są różne rzeczy, raz jest lepiej, jest trochę gorzej, nigdy nie mogą z obranej drogi się cofać. Musi być cały czas w nich duża determinacja i duża praca przede wszystkim oprócz nauki, czyli szkoły, resztę wszystko muszą podporządkować piłce. Trzeba przyznać, że ci chłopcy bardzo ułożeni, każdy z nich wie, co ma robić. Szkoda, że tak się dla Mateusza zwłaszcza ułożyło zgrupowanie, że już chyba w trzecim czy czwartym dniu kontuzję odniósł taką poważną. No, gdzieś jest duża walka, duża rywalizacja i troszeczkę oberwał po nogach i około 10 dni pewnie będzie pauzował, więc bardzo mało z nami trenuje. Mikołaj opuścił tylko kilka treningów, już dzisiaj wszedł pełny trening, więc to nas cieszy. Myślę, że to jest... Też służą nam dużą pomocą ci chłopcy, tak? Oczywiście nie są sami, bo jest też grupa zawodników troszkę starszych od nich i ona też im jakby pomaga, ale też są ci najstarsi, z którymi oni zawsze mogą przyjść, porozmawiać i pewne rzeczy się dowiedzieć, ale nie ma żadnego problemu wychowawczego takiego, nic nie robią za karę. Wiadomo, że młodsi zawodnicy na takie zgrupowania mają troszeczkę więcej obowiązków, więcej muszą pomagać w organizacji drużyny, ale to trzeba tylko mówić o nich pozytywnie.
Marek jeszcze raz. Po treningu zbieramy brudne rzeczy, wrzucamy je do pudła i zawozimy je do pralni. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.